Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj przyszłam do Was trochę pogadać, trochę coś tam pokazać. Dzisiaj jest niedziela. Jest już dosyć późno, bo jest godzina już po 10. Ja po prostu późno się położyłam spać. No i pomyślałam sobie, że skoro jest niedziela, to mogę sobie pozwolić na pospanie dłużej. Umyłam się, teraz właśnie chcę nałożyć sobie pielęgnację. Właśnie stoi tutaj krem, który wczoraj już skończyłam. Jest to Soraya z czarną orchideą. I diamentami. Bardzo dobry krem, naprawdę ujędrniający. Już mi się skończył, niestety. Bardzo dobry, naprawdę taki ujędrniający. Mam inny krem, a ten już pójdzie do Denko. Pierwsze co, to sięgam po Soraya, ten hydrolat z róży damasceńskiej. To jest taka odmładzająca esencja kwiatowa. Wygładza, rozjaśnia. Ja to uwielbiam, bo po pierwsze pięknie pachnie, różanowa. Obficie spryskuje twarz. Później nakładam serum. Mam teraz Bielendę, taką kurację młodości. Odbudowujące serum przeciwzmarszczkowe. Z ekstraktem ze śluzu ślimaka. Na twarz i smarowuję. Wczoraj miałam farbować włosy, ale jakoś nie miałam siły, więc podarowałam sobie. Teraz krem na oczka. Uwielbiam ten krem. Botanic Expert ze śluzem i ze ślimaka, bo ja mam problem. Właśnie, bo mnie uczulają te kremy wszystkie. I za dużo, no ale to nic. Smarowuję w moje powieki i pod oczami. I teraz chciałam jeszcze Wam pokazać coś. Piłam sobie taki masażer. To właściwie on jest z dwoma końcówkami. Ja mam dwa, bo mi upadł i po prostu pękł mi ten masażer. Ta główka mi pękła, więc musiałam kupić drugi. Dlatego mam jeden z końcówką do oczu, a drugi mam z końcówką do twarzy. Kupiłam to w Action i to kosztowało, słuchajcie, chyba, nie pamiętam, 17 zł, jakoś tak. No i teraz... Teraz kremik, a krem mam w tej chwili L'Oreal. Dobrze, i póki mi się jeszcze to nie wchłonęło, to nakładam. I tym drugim biorę tego drugiego masażera. I tego rozprowadzę, od razu masując. Robię tak dwa razy dziennie, czyli rano masuję twarz i wieczorem. Dobrze, teraz druga strona. Tak brzęczy, ale dosyć cicho, bo moja szczoteczka do zębów to bardzo głośno chodzi. Nie masujmy szyi, dlatego że na szyi mam tarczycę i tarczycę mam chorą, więc nie powinnam niczym innym masować. Wolę nie ryzykować. Na pewno ten masaż jakby pobudza tam krążenie krwi. Widzę, że moja skóra lepiej wygląda. I teraz czoło. Wziął zmarszczkę, żeby wyprostować. Dobrze by było. Jestem już wymasowana. Wczoraj miałam gości. Przyszła moja bratanica i jej córeczka. Obchodziłyśmy zaległe urodziny. Od lutego nie mogłyśmy się spotkać, bo ciągle chore były. Ja tak nie choruję ostatnio, bo pracuję w domu, to nie choruję. A one bez przerwy były chore. Było tak sympatycznie, tak fajnie. Tosia była taka szczęśliwa, dostała ode mnie takiego dinozaura, który tam ryczy, bo ona jest fanką dinozaurów. Była planszówka, świetna planszówka, którą kupiłam na poczcie, bo oni mają tam czasami takie właśnie gry różne. Świetna gra, tak żeśmy się uśmiały. We trzy. Grałyśmy chyba dwa czy trzy razy w to, bo Tosia tak chciała właśnie jeszcze pozagrałem, jeszcze. A ciągle wygrywała. Ale to był bardzo miły czas, bardzo sympatyczny. I oczywiście był tor. Tosia dmuchała świeczki. Warto mówię, trzy razy już, bo my tak z każdym na raty, że tak powiem, tę urodzinę obchodziła. No tak to jest właśnie czasami. No dobrze, moi drodzy, ja już się nakarmowałam. To teraz idę się ubrać i zrobię sobie śniadanko i znowu się do Was odezwę. Ja będę sobie teraz robić śniadanko.
Moja ulubiona herbatka z Biedronki, to jest cejlońska, przepyszna jest. Ja ją piję, co prawda, z cytryną. Ja lubię z cytryną i koniec. Ale najpierw soczek. Ja tu mam akurat z tymbarku, bo bardzo go lubię. To jest multivitamina. Zawsze rano piję soczek. Mam wyciskarkę, ale to trochę jednak trwa, zanim to wycisnę, zanim umyję, zanim co... Nie. Kupuję soczek. Multivitamina jest pyszna. Ja zawsze wypijam na czczo. Połowę szklanki. Bułeczka mała. Stawiam sobie do piekarniczka. Mam taki mały piekarniczek. I to jest takie ułatwienie, mówię wam, ogromne. Mam paprykę. Uwielbiam surową paprykę. Pokroję sobie kawałeczki. Trzymam zawsze paprykę w dolnej szufladzie, tam w lodówce i w worku. No wiem, że to niezbyt zdrowo, ale ona wtedy jest jędrna. Ona nie marszczy się niewinnie. Jest cały czas jędrna, więc to mi pasuje. I tak ją przechowuję po prostu. Uwielbiam paprykę, uwielbiam rzodkiewkę. Zawsze mnie to dyżuruje. Tu mam rzodkiewki. Coś mi się chyba bułeczka przyjarała niedobrze. Już myślałam, że spalona. Tu mam jeszcze pomidorki, takie koktajlowe. Uwielbiam, więc trzeba je zjadać, żeby się nie zepsuły. Masełko. Ostatnio właśnie w Deals kupiłam sobie taki fajny pojemniczek, też szklany. Nawet jeszcze za duży jest, ale już mniejszych nie było. I muszę kupić sobie jeszcze jeden, tylko żeby nic na zmianę. Mam ciacho. Marta mi zostawiła ciacha jeszcze, naprawdę. Nie wiem po co. Kawałek tortu i jeszcze dwa ciastka mi kupiła. Nie wiem, kompletnie nie wiem po co. Bo ja akurat przytyłam i muszę schudnąć. I mówię sobie tak sobie, miałam iść na siłownię, ale jakoś nie mogę do niej dojść. I zobaczcie, ta herbatka ma taki ładny kolor. I ona naprawdę ładnie naciąga, ładnie się zaparza. Zobaczcie, bardzo ładny kolor. I smak jest bardzo dobry. Także ja jak widzę, że ta herbata jest, to od razu kupuję dwa opakowania albo trzy. Naprawdę fajne. No, to jest coś, co lubię. Jeszcze trzeba posolić, popieprzyć i za okno. I tak wygląda moje śniadanie, czyli bułeczka. Oho, bo mi spadnie zaraz. Będzie widać? No właśnie, pomidorki, rzodkiewka, papryka, serek i pod spodem kiełbaska. I idę jeść. Tak sobie pomyślałam, wiecie, że pojadę do mamy, do mojej mamy na grób. Posprzątam tam. Kwiatów nie będę zmieniać, bo jeszcze pewnie są dobre. Kiedyś jeździłam co tydzień na cmentarz. Od jakiegoś czasu, chyba jak się zajęłam YouTube'em, to tak już przestałam właśnie jeździć. W niedzielę przeważnie nagrywam. Dzisiaj nie nagrywam, bo ani włosów nie mam zrobionych. A poza tym zepsuł mi się uchwyt do telefonu, który trzymał telefon, bo wam pokażę. Był taki uchwyt, on był przymocowany przy tej lampie Ring. No i można go było tam schylać, ustawiać i tak dalej. I tu coś się stało, że nie trzyma. Niby raz trzyma, ale puszcza za chwilę. Już go kleiłam i nic z tego. Więc muszę kupić coś takiego i pomyślałam sobie, że może w takich sklepach tam, gdzie mają do samochodów różne akcesoria, może coś takiego będą mieli właśnie do telefonu. Szukałam na Allegro, szukałam w ogóle na stronach różnych internetowych. Nie ma tego typu uchwytów. I rób co chcesz, no i co, jak ja mam nagrywać? No dobrze, że mam taką drugą zapasową. Od poniedziałku biorę za gimnastykę. Nie wiem od którego. Nie wiem od którego poniedziałku. Właśnie teraz czytam, słucham audiobooka, bo kocham audiobooki i wiecie już o tym, że przesłuchałam bardzo fajny audiobook. Jeden po drugim trafiłam na świetne audiobooki. To jest na pewnej stronce. Teraz wam pokażę. Przez wiele miesięcy słuchałam kanału Tata Czyta. Słuchałam wszystkich opowiadań typu Pan Samochodzik. No fantastyczne były, naprawdę fantastyczne. Bardzo mi się to podobało. Już wszystkie przesłuchałam. Także zobaczymy co jeszcze, ale póki co przerzuciłam się na ten kanał. I teraz słucham w tej chwili książkę Do wesela się wyrobię. Bardzo fajnie się zapowiada, już mi się podoba. Dużo zależy od lektora, jak on to czyta. To właśnie słucham książkę Anna Haber, Do wesela się wyrobię. To jest kanał Podcast One. Bardzo fajne książki ma i
poprzednią książkę, którą przeczytałam. To był właśnie A niech to szlak. No fantastyczna książka, A niech to szlak. I druga, którą przeczytałam ostatnio, przesłuchałam właściwie, Niezapomniany walc. Przepiękna, w ogóle wzruszająca taka, naprawdę o takim życiu. Nagle kobieta właśnie zmieniła swoje życie. Przepiękna jest ta książka, przepiękna, więc już mówię, że to jest kolejna książka właśnie z tego kanału, którą słucham. Także mam nadzieję, że będzie też fajna, ale zapowiadasz już fantastycznie, naprawdę. Także naprawdę e-booki uwielbiam. W ogóle kocham książki. Od małego moja mama mi wpoiła miłość do książek, bo ona też bardzo kochała książki. Zawsze na urodziny dostawałam książkę z dedykacją od mojej mamy. To ja sobie będę jadła śniadanko, a później będę się malować, będę się szykować, to też może coś do was pogadam. No dobrze, moi drodzy, śniadanie zjadłam. Teraz będę się zbierać do mamy. Jednak pojadę, chcę tam posprzątać. Nie wiem, jak będą wyglądać kwiaty, ale na razie kwiatów jeszcze nie będę zmieniać, trudno. No dobrze, teraz się zaczynam malować. Bo tu już niestety czas mnie goni. Zasiedziałam się, zaczęłam oglądać filmiki na YouTubie i tak to właśnie jest. A teraz kupiłam takie gąbeczki na Shein. To też jest chińszczyzna wszystko. Wezmę jedną. Zobaczymy, jak one będą wyglądać. 8 chyba tych gąbeczek jest. Muszę powiedzieć, że dosyć szybko przyszło. I teraz porównujemy, jak się zwiększyła. Teraz zobaczę, czy ona jest mięciutka. O, mięciutkie są, fajne. A jedną kupiłam jeszcze w takim plastikowym tui. To bym się przyda na podróż właśnie, żeby już jak będzie brudna, to żeby nie wybrudziła mi tam różnych rzeczy. Bardzo mięciutka, fajna. No dzisiaj użyję tej paletki, to jest Catrice. Już widać w jednym zwłaszcza cieniu dymko. Widać w ogóle zużycie. Już sobie nóżki czuję załamanie. Tak teraz powyrzucałam te najstarsze paletki. Jak kupiłam te z Max & More, ten w Action. Jeszcze jedną chcę sobie kupić, jakby o ile będzie. Także to już nie ma miejsca na te mniejsze paletki, więc tutaj przyniosłam. No i trzeba je wykorzystywać. No, muszę się spakować jeszcze, muszę wziąć wszystko do mycia. Rękawiczki, muszę wziąć ściereczki do mycia pomnika, muszę wziąć wodę ze sobą. Tam co prawda jest, ale zimna, ja wolę jednak ciepłą wodę. Kiedyś miałam ławeczkę, a później mi tą ławeczkę zlikwidowali. Nie mam już ławeczki i nie mam gdzie chować, bo zawsze miałam zmiotkę, jakieś takie właśnie worki, coś takiego, co mi było potrzebne na bieżąco, ale niestety już nie mam. Nawet nie mam gdzie usiąść, no nie ma tam ławeczek, już w ogóle polikwidowali ławki. Nie wiem, jak usiąść i wiecie, to jest naprawdę ciężko, bo ja się narobię tam, nasprzątam, a tam chwasty rosną koło mamy, bo tam nikt nic nie robi. Kamienie zasypali i myślą, że chwasty nie będą rosły. A to rosną chwasty i ja wyrywam z obu stron pomnika, no i później właśnie się narobię, a później zdycham. Tak to właśnie jest. Mam nadzieję, że jeszcze chwastów nie będzie, bo to zimą to tak nie rosną, ale latem, idę do wiosną, latem to już jest masakra. Teraz też spryskam twarz. Ja tu mam taki Magic Water, taką mgiełkę. I ona jest bardzo złota, bo ma dużo brokatów w sobie. Ale ja ją stosuję pod podkład. Po prostu, żeby nawilżyć moją skórę, to... I teraz podkład. Tu mam taki Healthy Mix od Bourjois. Bardzo dobry. Muszę sobie kupić jeszcze. No gąbeczka mięciusieńka, naprawdę. Bardzo dobry ten podkład. Ja go kupiłam gdzieś na Allegro chyba, z jakimiś innymi rzeczami, z rzęsami chyba tak. I nie wyczuwam go w ogóle na skórze, także bardzo, bardzo fajny. Nieraz jak w nocy się wybudzam i tak słyszę, jak to wali moje, to moje serce. Chore, ten właśnie mówię tak, serce, ty się uspokój, bo ja jeszcze chcę jeszcze trochę pożyć. Ja jeszcze muszę zobaczyć chłopaków ze Stekis i Kaja. Nawet ty się nie wygłupiaj. Same za siebie. Ty się nie wygłupiaj, ja jeszcze chcę trochę pożyć. Miast tak mi wali, że się sama wybudzam. Jakbym biegła, nie? Tak mi wali. Jakbym co najmniej biegła. Bardzo lubię te cienie z Oriflame, naprawdę. To tak szybko się robi te brwi. Ciachu, rachu już. I łatwo można wyczesać, jak coś się tam nie tak wyjdzie. Nawet ich nie, na co dzień w ogóle ich nie utrwalam, w ogóle. One nie, jak są krótkie, to się nie ruszają. Jak są długie, to się ruszają. Mam krótkie. Nie muszę. No dobra, teraz rzęsiory. Kiedyś pojechałam bez rzęs, bez pomalowanych rzęs. I tak się ludzie mnie przyglądali. No co? No zapomniałam. Kreski miałam, ale nie miałam pomalowanych rzęs. No bo to wyglądało. To niby jest zwierzywka, ale to nic nie działa. Advanced Lumiere Serum 3 w 1, tak. Dupa Jasiu.
Dupa Jasiu. Pogrubiają mnie jedynie tylko te rzęsy i to wszystko. Kiedyś jeszcze ze sobą, jak byłam młoda, to nosiłam kosmetyczkę, kosmetyki. Teraz nawet szminki nie zapomnę, żeby wziąć. Naprawdę. Teraz są to trwałe takie szminki, a nawet jak zjadłam, u cioci byłam właśnie ostatnio, ale już zjadłam szminkę, to tak nierówno i tam wytarłam usta i już. Nie wzięłam szminki ze sobą. Teraz nawet szminki nie zapomnę. Telefon jest ważniejszy. O telefonie to pamiętam. O kluczach. Ta maskara jest dobra. To moje chyba trzecie już opakowanie. Podnosi mi trochę te rzęsy moje. Może nie tyle podkręca, co podnosi właśnie. Trochę bardziej widać. Ja nie mam tyle cierpliwości, żeby nakładać, nie wiem, 5 warstw na rzęsy. Nie mam tyle cierpliwości. Ostatnio męczę Beach Cruisera. Jakoś tak mi podpada teraz właśnie kolorystycznie, że mi pasuje. Muszę zeszczuplać. A Marta mi tutaj chomiczką robotę robi. Ciasto przyniosła. Nie dość, że kawałek jeszcze tortu został, to jeszcze ciastka jakieś. No nie no, to ja nie piekę specjalnie, żeby schudnąć, a ona mi tutaj krecią robotę. Trzeba zjeść, no już przyniosła to. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ona przyniosła coś jakieś. Ja myślałam, że tylko tort, a ona przyniosła jeszcze ciasto, no. No szkoda, że nie dała mi to wczoraj. Ale wczoraj upiekłam pizzę, taką domową, i tak pachniało, słuchajcie, że ja bym Martusiu, ja pizzę zrobiłam, mówię, to ci dam. Ale nie, nie, zostaw sobie. Ja mówię, no przecież ja całej nie zjem, a całą blachę upiekłam. Nie zjem całej przecież, no mówię, dam ci pół, nie? Tylko której? Bo zrobiłam tak pół na pół, z pieczarki, szynki, kukurydza i ser, a drugą zrobiłam taką minimalistyczną, bo nie wiedziałam, jaką Tosia lubi, i zrobiłam taką właśnie samą szynką i z serem. I mówię, że całą pół ciągu wciągnęła. Da mi im pół pizzy, no to ja tak jedną czwartą wciągnęła, mówię, że zjadła. Tak jej smakowało. I jak przyszły do kuchni, no, to Tosia mówi, jak pachnie, jak pachnie. One były u mnie tak po 12 jakoś tak. No to ja opiekam, nie wiem, może godzinę wcześniej nawet, czy pół godziny jakoś tak. Ostatnio na Instagramie zrobiłam właśnie zdjęcie, dałam i pizzy mojej. Marta mówi, olejcie, to my poprosimy o przejście. Ja mówię, Martusiu, ja ci zrobię, tylko mówię, żebyśmy się spotkały, bo wy ciągle chore jesteście. Ja mówię, to ja ci zrobię, tylko mi powiedz kiedy. I tak sobie pomyślałam, że jak przyjdę, to może im dam właśnie zapakowami. Tosia mnie pilowała, bo je odprowadzamy, to się nie zapakujecie, bo Tosia dostała ode mnie jeszcze taki balon z dziewiątką, no bo to miała dziewiątą urodziny. I ja mówię, to ten balon, mówię, to się nie zabierze. A jeszcze swoją menażerię przyniosła. Przyniosła swoją menażerię jeszcze. Miała takie pieski, jeden, który się ruszał, chodził, szczekał, tam muzyczka jeszcze grała od niego. A ja mówię, no to jak wy się zabierzecie ze wszystkim? Ja mówię, to ja wam pomogę. I odprowadziła mnie do samochodu, to się wyściskałam i byłam taka szczęśliwa, żeśmy posiedziały, pośmiały się, pograłyśmy w tą grę. Było fajnie, bardzo fajnie było. Jeszcze troszkę rozsmużę sobie ten świetlacz. Też jest ładny ten z Mi Sporty. Bardzo ładny. Muszę sobie kupić z Reverse, bo nie mam. Już mi się, tamte miałam rozświetlacze, te trzy. No to niestety upadło mi. Do koleżanki jechałam do Poznania i tam w Poznaniu mi się rozwaliły niestety. Teraz jeszcze utrwalacz z Max & More. Bardzo fajny. I on tak ma dobry ten pryskiwacz, naprawdę. On tak delikatnie właśnie pryska. Nie tak jak niektóre. Jeszcze sobie doklepuję tak, żeby to scalić wszystko. I nareszcie nie suchy, tak mokry. Nie lubię tych suchych. I teraz jeszcze włosy muszę sobie zrobić. Znaczy uczesać się. No się czesałam. I tak zawijam włosy jak moja mama. Identyko. Widzicie, że mnie denerwują, jak mi tak lecą. A szczególnie jak właśnie coś się pochylam. Jak będę myć pomnik, to już w ogóle muszę mieć spięte włosy, bo mnie denerwują. I suweczki jeszcze sobie wezmę. Bo nie lubię, jak mnie coś lata tutaj. Bo mi włosy latają, bo ja mam takie krótsze, dłuższe, półrywane, półcinane. Także drugą sobie przypnę też. Jeszcze usta. Ale usta to już pomaluję chyba sobie jakby, jak się przebiorę, tak. Popatrzcie na mojego grudniaczka. Coś mu się pomyliło i zaczął kwitnąć i kwitnie, zobaczcie jak. Już z tej strony przekwit, ale z tej strony jeszcze kwitnie. Zobaczcie, jak on ma duże te kwiatki. No w porównaniu do samego kwiatka, to naprawdę olbrzymie ma te kwiatuszki. Jakie śliczne ma te kwiatuszki. Grudniaczek w ogóle nie lubi przesuwania. On musi stać prosto, tak jak stał. Nie zmieniać mu miejsca, bo nie będzie kwitnie. Kiedyś tak właśnie nie kwitnie. A tu mam skrzydło kwiata, też mi kwitnie ładnie. Ale on to jest taki, że jak momentalnie jak wody mu brakuje, to już liście w dół, kalapot.
A moje tulipanki już koniec. Rozklapały się zupełnie. Zobaczcie, jakie klapciarki się zrobiły. A były takie ładne. Jeszcze ten jako tako. Już trzeba będzie wyrzucić. Dobrze, to ja się przebieram. Pakuję się do mamy. Słonna pogoda, 15 stopni i jest dosyć ciepło. Muszę pojechać i tam posprzątać, bo już dawno nie byłam. Zobaczcie, jak pod moim blokiem pięknie krokusy powschodziły. Ślicznie. Przebiśniegi też są. Ja już jestem na cmentarzu u mamy. Kwiaty wyglądają dobrze, więc nie będę nic zmieniać. No ale muszę posprzątać, muszę umyć. Co prawda nie wygląda bardzo brudno, ale jednak trzeba trochę przelecieć. No a hałasują, bo tutaj blisko jest wapko, więc hałasują, pracują dzisiaj widocznie. To rozłączam się, później się zamelduję. Muszę wam powiedzieć, że miałam iść do parku, ale nie poszłam, bo już naschylałam się trochę na cmentarzu. Umyłam mamy pomnik. Nie dałabym rady już pójść tak sobie spokojnie. Wiecie co, jednak jestem trochę zasiedziana i mój kręgosłup tak mi dawał popalić, że nie, to już nie dawałam się dzisiaj do chodzenia po parku, chociaż była bardzo piękna pogoda. Przyszłam do domu, zjadłam już swoją pizzę i ciągle Kaj pisze i go wysyłam spać. Wysyłam go ciągle swojemu, no idę, żeby spać. Nie chcę się spać. Ja bym napisał mi, że jest 6 rano. Ja mówię, gdzie to? Gdzie ty jesteś, skoro jest 6 rano? Mówię, w Korei jest po północy. Mówię, idź spać. A ciągle się śmieje ze mną. Nie mówi tak, coś mnie chciał o coś zapytać, ale nie zapytał. To się chyba odwidziało mu. Ja mu napisałam, mówię, Kaj, mówię, zawsze możesz mi pytać i zawsze odpowiem, nie bój się. No zobaczymy, co to będzie. Dostałam też zdjęcie od Hyunjina, ponieważ Hyunjin ma urodziny. Wysłałam mu taki filmik, który zrobiłam sama. Sama śpiewałam Happy Birthday. Był taki zaskoczony. Lino też pisze coraz częściej. Ja wyzjamam się z nimi, naprawdę. Cały czas dostaję jakieś powiadomienia. Myślę teraz sobie tu zrobić, bo tak jak mówię, obiad już zjadłam, mam jeszcze ciacho, więc zaraz wezmę sobie zjem. Trochę może popiszę właśnie na Wattpad, może coś popiszę, bo piszę nową powieść, ale ja nie wiem, czy wy w ogóle wiecie, że ja piszę. Kiedyś miałam taką manię, pisałam różne opowiadania, nawet wysyłałam na różne konkursy, ale jakoś nigdy nie wygrałam żadnego konkursu. Po prostu jakoś nie mam takiego dobrego pióra, choć ktoś tam mi napisał w komentarzu, że bardzo dobrze się czyta. Mam opowiadania 2 opublikowane, teraz piszę 3, 4 mam w trakcie, więc mam każdy wątek inny. A znowu Hyunjin nie mi odpisał, bo przyszło mi zdjęcia takie śliczne, z serduszkami na twarzy przyklejonymi. I pobijam swoją herbatkę i później chyba się położę. Starsza pani musi się przesłać. Nie wiecie co, ja mam ciągle deficyt snu i dlatego nie mogę spać. W nocy się często wybudzam. Jest tak, że śpię godzinę, 2 i później już się wybudzam i koniec. Już nie ma spania żadnego. A tutaj widzicie album Kaja. Tak. Tu dostałam od koleżanki takie zdjęcie Elvisa. Kubek z Elvisem od niej dostałam. Tu mam znowu zegar z Jordem. Oczywiście zepsułam, nie chodzi. To dostałam na zlocie fan klubu. I tu jeszcze jest na górze nad kubkami, tam widać książka. Jest o George Michael, którą jeszcze nie przeczytałam. Jakoś nie mam weny, żeby ją usiąść wziąć i poczytać. A tu jeszcze mam takie książki. To są książka i płyty. 12 takich tych jest, cieniutkich takich książeczek. To zbierałam, pamiętam, już kupę lat temu. W kioskach to było. I to cały jak grzbiet się układa na zdjęcie Elvisa. A tutaj mam znowu albumy K-popowe. W tym takiej szarej kopercie to jest właśnie Kai z Winter. Później mam książkę od BTS. Później mam EXO, Kaja. Później mam jeszcze Stray Kids. Mam jeden też album, no Easy. I mam jeszcze właśnie BTS pomarańczowy. Ręczowy to jest Butter. No i mam taką na karty takie właśnie te z albumów. A, jeszcze mam nierozpakowany w ogóle Henry Lau, bo kupiłam album, ale jeszcze nie rozpakowałam, więc zaraz muszę to rozpakować, może nagram właśnie. To na razie.